Hej, tu Karolina. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, czyli mojego programu, do którego zapraszam różnych ciekawych gości. Choć uwielbiam każdy odcinek z osobna i wkładam w nie całe serce, to dzisiejszy jest dla mnie wyjątkowy, ponieważ ja Joasię obserwuję, odkąd skończyłam 13 lat, bo właśnie w pierwszej klasie gimnazjum zaczęłam obserwować pierwsze blogerki modowe, tak zwane szafiarki. Mija lat 9, a ja nadal śledzę dawną Style Digger, a obecnie po prostu Joannę Glogazę, polską reprezentantkę slow fashion i slow life, autorkę książek i założycielkę marki Lunabai. Zapraszam Was do wysłuchania tej wyjątkowej rozmowy. Asiu, witam Cię w moim studio. Dziękuję Ci, że przyjęłaś moje zaproszenie. To ja dziękuję. Mega jest miło tu z Tobą być. Mi jest miło i bardzo cieszę naszą rozmowę, bo tak jak wspomniałam we wstępie, który nagrywam nieformalnie, ale nasi słuchacze wiedzą, obserwuję Cię od bardzo dawna. Jest to dla mnie po prostu powrót do przeszłości, jednocześnie takie w ogóle niespodziewane spotkanie i dla mnie na pewno wyjątkowe. Więc muszę zacząć od tematu, który z Tobą kojarzy mi się najbardziej, czyli od hasła nazwy Style Digger. Mhm. To jest blog, który ty założyłaś dawno temu. I teraz nieczęsto widzę tę nazwę u ciebie na twoich platformach. Powiedz mi, co się stało ze Style Digger? Czy kiedykolwiek w ogóle używasz? Mm-hmm. Czy się w ogóle eksponat muzealny teraz trochę. Ale możesz tak, mówić. Ale mogę mówić. Tak, ja założyłam bloga w 2008 roku, zaraz przed maturą, bo jak już wymyłam wszystkie okna w domu i upiekłam wszystkie pierniczki ze wszystkich książek kucharskich i ogólnie już byłam na szczycie prokrastynacji, to jeszcze sobie założyłam bloga, żeby się tylko nie uczyć. I rzeczywiście nazwałam go Style Digger. I nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś Kanye West miał taką piosenkę, chyba, tak, to był on, no? Gold Digger. Tak. And saying she's a gold digger. I bardzo chciałam wymyślić jakąś nazwę i tam wpisywałam jakieś kilka nazw, które mi przyszły do głowy, ale już wszystkie były zajęte i akurat leciała ta piosenka, więc stwierdziłam, to jest wspaniała nazwa! I 10 lat później pomyślałam sobie, not. To tak nie jest wspaniała nazwa. Ja też zaczęłam dużo mniej, bo najpierw mój blog był głównie o ubraniach i byłam taką typową szafiarką. Później odkryłam slow fashion, czyli zaczęłam minimalizować tą swoją szafę. A później już doszłam do wniosku, że już powiedziałam wszystko na ten temat, co mam do powiedzenia i mam już serdecznie dosyć gadania o ubraniach, ale trochę głupio jest nie pisać o ubraniach, pisać o bardziej takich rzeczach związanych z, nie wiem, z podróżami, chociaż o podróżach teraz też nie piszę, ze stylem życia, z, nie wiem, z organizowaniem sobie posiłków, z własnym biznesem, z, nie wiem, wycieczkami pod Warszawę w miłe miejsca, w które możesz dojechać pociągiem. Nie wiem, jakieś takie proste, codzienne rzeczy. I nazywać się wciąż Style Digger, bo to tak naprawdę z tymi ciuchami nie ma nic wspólnego, więc stwierdziłam, że na 10-lecie bloga, czy tam 9-lecie, zrobię sobie mały rebranding i zmienię nazwę na po prostu swoje imię i nazwisko, czyli joannaglogaza.com. I ten Style Digger gdzieś tam się jeszcze pojawia, na przykład na Facebooku, bo jeszcze nie zmieniłam nazwy, żeby tak stopniowo ludzi przyzwyczajać. Swoją drogą muszę zrobić, bo to już chyba było rok temu, ale rzeczywiście zwykle teraz się podpisuję po prostu imieniem i nazwiskiem też. Chciałam powiedzieć, że też dlatego, że Style Digger było trudne do wymówienia i do zapamiętania przez ludzi. Wszyscy, bardzo dużo osób robiło błędy, ale tak sobie teraz myślę, że moje nazwisko też do najprostszych nie należy, ale... Potwierdzam, bo wczoraj dwa razy musiałam mojej mamie dokładnie powiedzieć, jak ono brzmi. Ono właśnie nawet nie jest jakieś bardzo skomplikowane, tylko wydaje mi się, że jest rzadko spotykane, więc tu leży problem. Ale masz tak, że czasem ktoś cię spotyka i właśnie rzuca hasło Style Digger, nie wie, jak się nazywasz? Tak. Nie wiem, czy nie wie, jak się nazywam. Może, no myślę, że to się zdarza. Tak, tak, tak. Ale w taki ładny sposób podsumowałaś tę swoją drogę, że w sumie skróciłaś to i tak pięknie to opakowałaś, ja teraz wrócę z powrotem do... Rozpakujmy to. Tak, rozpakujmy to od nowa, albo zapakujmy to jeszcze raz. Zaczęłaś od Style Digger i byłaś, jak powiedziałaś, szafiarką. Mm-hmm. I to jest słowo, które mam wrażenie, że trochę gdzieś już zaginęło, a to było takie pierwsze nasze polskie słowo na blogi modowe. Tak, ono było w ogóle super. Teraz mi się wydaje, że jest takie pogardliwe wręcz, nie? To, tak. Te szafiorki. Wręcz to właśnie... taka szafiorka. Ale to jest smutne, bo smutne. Mam wrażenie, że ta branża szafiarska, jeżeli mogę to powiedzieć, w której to się zrodziło, ona była tak inna i tak wyjątkowa i gdzieś też, nie chcę powiedzieć, że ona zniknęła, ale bardzo się zmieniła i raczej wydaje mi się, że bycie szafiarką powinno być komplementem, myśląc o tym właśnie, że to było to źródło tego całego trendu na skalę polską. Ale to, do czego zmierzam, to, że z szafiarki, z osoby, która pokazuje swój styl, swoje stylizacje na blogu, nagle zainteresowałaś, no nie wiem, czy nagle, ale poszłaś w kierunku slow fashion.
najpierw powiedz nam, co to jest slow fashion, bo wczoraj właśnie miałam też rozmowę ze znajomą, która zapytała mnie, co to znaczy, bo wydało mi się, że to takie oczywiste, że slow fashion to przeciwieństwo fast fashion, ale tak naprawdę fast fashion też nie jest tak często definiowane. To powiesz nam mniej więcej, jak to pokrótce jasne, podsumować. Jasne, już ci powiem, tylko jak już tak rozpakowujemy, to jeszcze to wydaje mi się, że to jest bardzo fajne, co powiedziałaś o tych szafiarkach, że to było rzeczywiście unikalne i że w Polsce się to bardzo rozwinęło, bardziej niż gdzie indziej. Ja na przykład, bo mieszkałam przez jakiś czas w Londynie i wydawało mi to, i to było jakieś, nie wiem, 5-6 lat temu, i wydawało mi się, że tam to, te bloki to na pewno są rozwinięte i tam to ci blogerzy mają jakieś, nie wiem, współpracę, propozycje, nie wiadomo co, a okazało się, że wcale nie, że w Polsce jakby to jest dużo więcej tych blogów, są dużo bardziej różnorodne, ci blogerzy jakby dużo bardziej się rozwijają w tym zakresie blogowym, więc rzeczywiście było to super. A, odpowiadając na swoje właściwe pytanie, to też jest tak, że pewnie jest dużo definicji. Dla mnie slow fashion to jest po prostu taka odpowiedzialna moda, czyli kupujemy to, czego rzeczywiście potrzebujemy, z jakimś takim rozsądkiem podchodzimy do swojej szafy. Staram się wybierać ubrania, które przetrwają więcej niż 3 założenia i które rzeczywiście będziemy nosić, no bo bardzo często jest tak, że kupujemy ubrania, które nam się podobają, a potem się okazuje, że na co dzień tak naprawdę zupełnie nie mamy ich gdzie założyć, albo nie chce nam się ich nosić, bo wolimy chodzić w trampkach niż w szpilkach. Na początku zwłaszcza tak było, że chyba wszyscy wpadli w taką nadgorliwość neofity i laski naprawdę liczyły te ubrania i chociaż z drugiej strony to też jest takie praktyczne i może komuś pokazać, nie? Że to nie jest tylko takie mówienie w teorii, że mniej mało ubrań, tylko ktoś pokazuje, że tutaj mam dwie takie spodnie i wyobrażam sobie, że to też może być inspirujące, ale absolutnie o to mnie często ludzie pytają, absolutnie nie ma żadnej, nie wiem, określonej liczby ubrań, którą można mieć, żeby być w trendzie slow fashion, a jak już masz 3 skarpetki więcej, no to już niestety odpadasz. Nie siedzimy z tobą przy lunchu. To też wynika z tego, że ludzie lubią schematy, jakieś takie szablony i takie wytyczne. I proste odpowiedzi. Tak, więc jeżeli łatwiej jest po prostu mieć te 2 spódnice i wiedzieć, że idę w dobrym kierunku, niż samemu zastanawiać się, ile spódnic naprawdę potrzebuję, więc ja to tam gdzieś rozumiem, ale tak mnie zastanawia, że ty idąc w kierunku slow fashion, na pewno gdzieś z tyłu głowy miałaś, że przez to odchodzisz od takiego mainstreamu blogowego. Jak się z tym czułaś? Miałaś tak, że wzięłaś to na siebie i stwierdziłaś, to jest moja nisza, to jest to, co wierzę? Czy miałaś takie momenty, że kurczę, dużo okazji mi gdzieś tam umknie? Zaraz ci o tym powiem, tylko też jeszcze, bo super rzecz powiedziałaś, więc myślę, że warto tutaj też powiedzieć, bo właśnie ludzie potrzebują konkretnych wytycznych i właśnie konkretnych odpowiedzi, a często ani ja, ani myślę, że nikt inny w jakiś tam sposób zaangażowany w to slow fashion nie jest w stanie tych odpowiedzi dać, bo często na przykład słyszę pytanie, no to gdzie ja mam, w jakim sklepie, powiedzmy, do jakiego sklepu mam pójść, żeby te ubrania były dobrej jakości. Ja bym bardzo chciała, żeby były takie sklepy, gdzie po prostu każda jedna rzecz jest godna polecenia, ale ja niestety takich nie znam, a przynajmniej nie znam takich, które mieściłyby się w moim budżecie. Zawsze jest tak, że trzeba samemu się przekonać, trochę popełnić błędów, trochę poznać te materiały. No nie ma tutaj super prostej odpowiedzi, idź do sklepu A, kup ubranie B. Robiłam kiedyś na blogu test t-shirtów, gdzie porównywałam t-shirty różnych marek i to też było takie, że no kurde, przetestowałam te t-shirty, a potem, nie wiem, rok później kupiłam t-shirt w tym samym sklepie i już wcale nie był taki fajny, więc ciężko jest dawać takie jednoznaczne odpowiedzi. Myślę, że każdy jednak powinien się kierować swoim własnym rozumem i swoimi wymaganiami dotyczącymi jakości. Zawsze mówię, że dobrym wytrychem są second handy, bo tam już ktoś nosił te ubrania i ktoś je prał i jak one dalej wyglądają dobrze, no to możemy założyć, że nam też długo posłużą, a nawet jeżeli nie, to nie będzie wielkiej straty, bo po pierwsze ani za nie dużo nie zapłaciliśmy, ani nawet nikt ich dla nas specjalnie nie wyprodukował, tylko kupiliśmy coś, co już ktoś raz kupił. Odpowiadając na twoje pytanie, trochę się bałam na początku, rzeczywiście, bałam się, że, bo to były takie czasy, że trzeba było cały czas, znaczy nie trzeba było, była taka jakby presja, która myślę, że blogerki łącznie ze mną same sobie narzucały, że trzeba pokazywać coś nowego, nowe stroje i rzeczywiście było tak, że jak się wrzuciło post, na którym była trzeci raz ta sama spódnica, to miała dużo mniej reakcji, dużo mniej komentarzy niż coś, nie wiem, super nową, jeszcze najlepiej bardzo spektakularną sukienką. Więc trochę się bałam, ale szybko się okazało, że to jest, bo teraz to slow fashion jest dosyć popularne, wtedy tego za bardzo nie było, przynajmniej w Polsce, więc szybko się okazało, że to jest coś, co jakby bardzo zaciekawia i że więcej osób ma ten problem, że nie tylko ja mam taki problem, że mam, bo to takie trochę było chyba takie pierwsze zachłyśnięcie się tym, że weszły sieciówki, że już są jakieś ubrania, które
na przykład widzimy na zagranicznych blogach, że one nie są takie bardzo drogie, więc możemy że też nas na nie stać, więc tak możemy kupować i kupować i kupować. No a potem się właśnie okazało, że ma się szafę pełną ubrań i nie ma się co na siebie włożyć i że to jest frustrujące. Więc te posty miały też bardzo duże zaangażowanie, masę komentarzy i to były takie komentarze nie tylko o, fajne buty, gdzie kupiłaś, tylko takie rzeczywiście, że ludzie mi opowiadali swoje historie, więc to było bardzo, bardzo budujące. I potem się też okazało, że to Slow Fashion otworzyło mi wiele drzwi, o których istnieniu tak naprawdę nawet nie wiedziałam, bo na przykład przyszło do mnie wydawnictwo Znak w pewnym momencie i powiedziało, hej, my chcemy, żebyś napisała dla nas książkę. W ogóle jestem największą sierotą świata, bo byłam gdzieś wtedy akurat, byłam na wakacjach. No i widzę, że Znak wysłał maila i otworzyłam, bo oni czasem do mnie pisali w sprawie, nie wiem, chcieli mi wysłać książki, albo chcieli, recenzji. Żebym napisała recenzję, tak. Więc otworzyłam tego maila i tam coś było napisane, tak, wiesz, tak go przeczytałam jednym okiem, bo napisane, no, cześć Asia, piszę tutaj w sprawie książki, bla, bla, bla. I zamknęłam tego maila i odpowiedziałam, otworzyłam go chyba po tygodniu drugi raz i przeczytałam go już porządnie i okazało się, że to będzie moją książkę, a nie o książkę do recenzji. Pisałeś, tak, jasne, nie ma sprawy. Tak, tak, więc odpisałam, że pewnie myślą, że blogerzy to jednak są zblazowani i że nie skminiłam za pierwszym razem. No i napisałam tą książkę i potem napisałam dla Znaku drugą książkę i one mi jakby bardzo dużo dały, jeżeli chodzi o dotarcie do nowych osób. I w ogóle były ciekawą przygodą, ale też takim momentem krytycznym, nie wiem, czy wszyscy twoi słuchacze wiedzą, co to jest afiliacja, więc może wytłumaczę. Afiliacja to jest taki rodzaj marketingu, rodzaj zarabiania, gdzie my polecamy komuś jakiś produkt ze specjalnym linkiem do sklepu i jeżeli ta osoba kupi produkt ten albo w ogóle produkt z tego sklepu, to my otrzymujemy prowizję za polecenie. I afiliacja na blogach z ubraniami to był złoty interes. To było jakby, to były, żeby dać jakiś, ja w ogóle lubię mówić o konkretach, więc żeby dać jakiś obraz, nie wiem, przy blogu o moim zasięgu, przy, nie wiem, wrzuceniu dwóch czy trzech takich postów, nawet dwóch w miesiącu, bo to też się buduje bazę, też jakby te ludzie wchodzą na te stare posty, więc im więcej tych postów się wrzuca, tym te zarobki są lepsze. Ja mogłam mieć zarobki rzędu tam, nie wiem, jakieś duże kilka, nawet kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Więc to były jakby naprawdę konkretne pieniądze. Przepraszam, przerwę ci, ale to mówisz o tych czasach przed Slow Fashion, czy już kiedy już twój trakcie, blog ewoluował? Już w trakcie. Właśnie myślę, że to też było... to też było nie bez znaczenia, bo ja pisałam właśnie posty, gdzie, nie wiem, polecam t-shirty, które moim zdaniem są spoko, które są, mają dobry skład, które są z firm, do których mam, z marek, do których mam zaufanie, wiadomo, jakby nie jestem w stanie przetestować każdej jednej rzeczy, ale generalnie rzeczy, nie wiem, t-shirty tej marki uważam, że są okej. Tu od razu sprzedam tip, że t-shirty z Kosa są super i trwają długo, a w mniejszym budżecie t-shirty, czy ja mogę to mówić? Tak. W mniejszym budżecie t-shirty z Lidla też są spoko. Tylko oni mają jakąś taką markę swoją wewnętrzną, która się nazywa Esmara i to właśnie z tej marki. Okej. Okay, wszystkie te notatki będą w opisie, także żeby wszyscy mieli... No, bo ja już teraz taki nie przeszedł dreszcz, bo na przykład we wszystkich radiach i we wszystkich telewizjach nie można mówić nazwy marek i tak sobie... Nie ma zasad. Okej. Okay. Z czego to na żywo szło, to już w ogóle byłaby panika. A tak paniki musiałabyśmy tutaj doprowadzać do porządku. I albo nie wiem, tam polecam buty na jesień, nie? I buty, które, nie wiem, wyszukuję buty, które mają jakąś tam wkładkę, jakiś tam, nie wiem, materiał na zewnątrz, jakiś tam materiał wewnątrz, który uważam, że się sprawdzi. No i dużo osób czytało, kupowało, było, cieszyło się, że polecam, korzystało z tych poleceń i były zadowolone. Ale tak się zaczęłam zastanawiać, że... bo to też było tak, że jak już samo przygotowywanie tych poradników sprawiało, że ja nabierałam trochę ochoty na zakupy, że tu sobie znalazłam coś fajnego. Potem też miałam współpracowniczkę, która mi w tym pomagała, więc jakby nie wyszukiwałam wszystkiego sama, tylko jakoś tam weryfikowałam. I potem tak pomyślałam, kurczę, takie fajne buty. W sumie nie potrzebuję, ale może sobie kupię, jak już znalazłyśmy takie ładne. Ale kupowałam przez linki afiliacyjne, więc 3 zł z tych butów do mnie wracało. Znaczy to też nie było tak, że jakoś, nie wiem, wpadłam w zakupoholizm, nie? Ale parę razy mi się zdarzyło i tak sobie myślałam, kurczę, że to też jest tak, że niby wszystko fajnie, niby polecam fajne rzeczy, ale jednak te poradniki się okazują dosyć regularnie, więc stwierdziłam, dobra, to
to ja, też, i też jakby nie było to dla mnie jakieś szczególnie fascynujące. W sensie była z tego dobra kasa, ale to nie jest tak, że ja po prostu wstawałam rano i myślałam sobie, jest, teraz będę szukać butów na Zalando, hurra, wspaniały dzień. Więc stwierdziłam, okej, to ja z tego zrezygnuję, bo no, jak nie wiem, jak zacznę przymierać głodem, no to się zastanowię, czy będę do tego nie wrócić. Nie zaczęłam, więc zrezygnowałam i byłam całkiem dumna z tej decyzji. I tak naprawdę to dobrze zrobiłam, bo teraz sama mogę myśleć, że to ja byłam taka szlachetna i zrezygnowałam, a potem, nie wiem, rok czy dwa lata później Zalando wyłączyło swój program afiliacyjny, na którym wszyscy najwięcej zarabiali i się skończyło Eldorado. I wielu blogerów miało problem, bo było wiele osób, które włożyły wszystkie swoje jajka do jednego koszyka i jakby tą podstawową, taką podstawowym filarem ich biznesu była właśnie ta afiliacja związana z ubraniami, a tu bach, Zalando wyłącza, do widzenia. To też jest fajna motywacja, żeby robić jednak coś swojego, no bo tak jakby nawet współpracując z kimś afiliacyjnie, to nie jest taka tradycyjna współpraca reklamowa, bo tam nikt nam nie narzuca żadnych terminów, robimy wszystko na własnych warunkach, sobie po prostu generujemy linki, do czego nam się podoba. No to i tak ktoś może przyjść za Zalando i może powiedzieć, dzień dobry, dziękujemy, ale my już się wycofujemy z tego biznesu, więc dzięki za współpracę, nara. Twoje 50 postów z linkami możesz sobie, nie wiem, co z nimi zrobić. Na pamiątkę. Na wydrukować i włożyć do segregatora na pamiątkę. Dać babci, żeby wydrukować. Dać babci. Myślę, że powinniśmy wyjaśnić, że rozmawialiśmy przed podcastem o naszych babciach, które trzymają wszystkie gazety z wywiadami i budują ołtarzyki na meble ściance i stawiają kwiatki przy zdjęciu z artykułu. Nawet, to jest bardzo urocze. Nawet wydrukiem z Zalando by nie pogardziły w takiej sytuacji. Nie. Ale dotknęłaś takiego tematu, który chciałam poruszyć może trochę później, ale wydaje mi się, że jest dosyć istotne, kiedy powiedziałaś, że ważne jest, żeby gdzieś tam czerpać z różnych źródeł, tutaj na myśli o źródła dochodu i w ogóle rozwoju swojej własnej firmy czy marki. I ty jesteś idealnym przykładem na to, że próbujesz różnych rzeczy, różnych branży i masz dużo swoich firm, bo tak, prowadzisz bloga, wydajesz książki, ale też masz swoją markę odzieżową, prowadzisz też, czy przygotowujesz kursy online, tego jest bardzo dużo, możemy zaraz się może zgłębić, tak, aż ciężko w jednym programie gdzieś to wszystko ogarnąć, ale może powiedz, jak ty to robisz na co dzień, że jesteś w stanie zarządzać różnymi biznesami i jak ważne jest to, żeby jednak mieć te różne źródła. Zaraz ci powiem, jak sobie radzę, ale też myślę, że nie ma co przesadzać, bo jak sobie, nie wiem, weźmiemy sobie 30 różnych rzeczy na głowę, no to wiadomo, że żadnej dobrze nie zrobimy. To też nie jest tak, że ja siadłam i sobie pomyślałam, dobra, to ja założę swoją markę odzieżową i kurs online i tamto i siamto i coś tam jeszcze, tylko to raczej następowało stopniowo. Najpierw miałam bloga, potem napisałam książkę pierwszą, potem założyłam swoją markę odzieżową, a potem zrobiłam kurs online. Gdzieś tam w międzyczasie napisałam jeszcze dwie kolejne książki. No, w międzyczasie, tak. Po godzinach. W wolnych chwilach. Ale to naprawdę nie jest tak, że ja naprawdę nie pracuję dużo. Staram się pracować skutecznie, w sensie skupiać się na tym, co naprawdę powinnam zrobić i dużo odmawiam. Wielu rzeczy nie robię, które wydawałoby się, że są obowiązkowe. Teraz zrobiłam znak co ze sobą palcami w powietrzu, zakładając, że wszyscy mnie zobaczą. Ale nie wiem, właśnie w tej takiej blogerskiej branży często się mówi, a przynajmniej mówiło, że no, że trzeba chodzić na eventy, bo tam są, trzeba nawiązywać kontakty, spotykasz się z przedstawicielami agencji PR-owych i oni cię potem kojarzą i proponują ci kampanię, więc trzeba chodzić na eventy. No ja nie chodzę na eventy, bo to jest straszna nuda. Jakieś takie eventy typu, nie wiem, wprowadzamy nowy kolor, nie wiem, lakieru do paznokci, albo nie wiem co, nowa kolekcja strojów kąpielowych. Ja rozumiem, że dla tej marki to jest ważne, dla mnie nie jest. Więc po prostu no nie chodzę, nie tracę na to czasu. Może coś mnie omija, ale też dopóki zarabiam wystarczająco dużo dla mnie, no to jakby nie mam potrzeby szukania jakichś tam nowych kontaktów czy nowych źródeł. Więc na przykład nie chodzę na eventy, nie odpisuję też na wszystkie maile, co teraz jest niepopularne, no bo często blogerom się wydaje, że jak czytelnik do nich napisał, no to jest jakby w dobrym tonie jest odpowiedzieć. Jasne, ja też odpowiadałam na maile, jak nie wiem, miałam bloga rok, dwa, trzy, ale w pewnym momencie już tych maili zaczęło przychodzić dużo bardzo i nie byłam w stanie na wszystkie odpowiedzieć. Zwłaszcza, ja odpowiadam, jak ktoś pisze krótko i konkretnie i wiem, o co mu chodzi, bo często jest tak, nie wiem, czy też się zdarza, dostaję bardzo długie maile i na końcu właściwie ja nie wiem, czego ta osoba na mnie oczekuje. Albo na przykład masz dużo artykułów na swojej stronie, które odpowiadają na te pytania. Tak, tak, więc wtedy po prostu podsyłam link, jeżeli mogę,
Często też są takie pytania, że nie wiem, komuś się nie chciało wpisać w Google, więc to w ogóle ulewam. Więc już niedawno pozbyłam wyrzutów sumienia. Są też takie bardziej kontrowersyjne, bo to jest jeszcze tak, no, trochę się można bić z myślami, ale do przełknięcia, ale na przykład są rzeczy, o których się nie myśli, jeżeli nie jest się blogerem, czy jakimś w ogóle człowiekiem, który w internecie dociera do wielu osób, a myślę, że nie tylko w internecie, myślę, że osoby, które, nie wiem, są jakimiś takimi, nie wiem, aktorami albo kimkolwiek, pewnie się też z tym stykają, na pewno na jeszcze większą skalę, ale dostaję na przykład masę próśb o pomoc charytatywną. To jest taki kontrowersyjny temat. Myślę, że właśnie mówisz, ludzie, którzy nie są w temacie, tak, mogą mieć bardzo tak wyrobione, radykalne opinie na ten temat. Tak. To też nie jest takie proste. Tak, tak, tak. Dostaję tych próśb, no, naprawdę bardzo, bardzo dużo. I nie jestem w stanie na wszystkie odpowiedzi, nie jestem w stanie wszystkich udostępnić, no bo wtedy po pierwsze nie robiłabym nic innego, po drugie nikt by nie zwracał na to uwagi, bo te prośby by nie docierały do nikogo, bo no bo jakby Facebook, algorytm Facebooka na przykład działa tak, że jeżeli udostępniasz interesujące treści, ludziom się twoje posty wyświetlają. Jeżeli wyświetlasz nudne treści, a niestety tak Facebook traktuje te wszystkie prośby o pomoc charytatywną, no bo nie będziesz miała 500 komentarzy pod, nie wiem, pomocą dla, no nie wiem, kogokolwiek. Więc ja po prostu robię tak, że na początku zwykle roku wybieram sobie jakieś tam obszary pomocy, na których chcę się skupić. Ja wspieram Akademię Przyszłości. Mam takie swoje, nie wiem, czy kojarzysz, to jest taka organizacja, która pomaga w bardzo fajny sposób, bo ona wspiera dzieci z jakichś trudnych środowisk. Przez cały rok spotyka się mają taką całą rzeszę wolontariuszy. To się jakoś tam nazywa specjalnie, coś, nie liderzy, ale jest jakaś tam tutorzy, o, no a, tutorzy, okej, okay. Było to dosyć oczywiste. Więc mają całą rzeszę tutorów, czyli moment takich... szafiarski. Zamiast szafiarka. To są takie, nie wiem, osoby na studiach, po studiach, w każdym razie młodzi ludzie, oni przez cały rok co tydzień się z tym dzieckiem spotykają i odrabiają z nim lekcje, robią, nie wiem, zajmują się jakimś hobby tego dziecka, no i to taką bardzo wiarę w siebie, w tych dzieciach buduje i uważam, że jest super. Te dzieci też mają jakąś tam, nie wiem, wizytę w jakiejś wielkiej firmie, mogą sobie posiedzieć w fotelu prezesa i generalnie myślę, że przede wszystkim pozwala im to uwierzyć w siebie. Czyli gdzieś tam wyrównują szanse. Tak, tak, tak. I jakby do mnie taka forma pomocy bardzo przemawia, więc ja zawsze raz na rok mam takie postanowienie, że chociażby nie wiem, jak mi brakowało pieniędzy, to się szarpnę i kupię jednemu dziecku to się nazywa paszport Akademii Przyszłości, czyli jakby taki rok pracy z tutorem. Do mojego serca bardzo przemawiają też schroniskowe pieski, więc pomagam tym pieskom, gdzieś tam udostępniam. Chodzę sama też do schroniska, biorę udział w eventach i tak dalej, więc są takie dwa moje obszary, którym się zajmuję. No i zwykle też odpowiadam, że przykro mi, nie będę mogła się zaangażować. Czasami jest tak, że coś mnie złapie za serce, to udostępnia, albo po prostu sama, jakby jako zwykły, prywatny człowiek, się gdzieś tam dorzucam do, oczywiście, do jakiejś zbiórki, ale na pewno nie jest tak, że wszystkie te prośby udostępniam i myślę, że nikt z twórców tak nie robi, no bo jest to po prostu niemożliwe, ale myślę, że ważne jest, żeby sobie zrobić w głowie jakiś system radzenia sobie z takimi sytuacjami, bo potem właśnie jak nie mamy jakichś takich ścieżek, tutaj robię to, tutaj robię, w takiej sytuacji robię to, a w takiej sytuacji robię tamto, chyba że, nie wiem, coś mnie złapie za serce, to wtedy coś tam. To często jest tak, że te maile siedzą w tej skrzynce, chodzą nam po głowie, nie wiem, rozpraszają nas, a w końcu i tak, nie wiem, albo nie odpowiadamy, albo, nie wiem, spędzamy godzinę nad tą klawiaturą, żeby się zastanowić, co odpowiedzieć. Więc ja to rozwiązuję tak, co nie znaczy, że nie dostaję w odpowiedzi maili, o, myślałam, że jesteś inna, ale nie zależy to często. Ale wróćmy do tematu jakby organizacji w kontekście posiadania różnych działalności. To była duża dygresja. Tak. Mam pomoc przede wszystkim, to też jest bardzo ważne. Ja bym tego to sama w życiu nie dała rady zrobić. Przede wszystkim pomaga mi moja mama, głównie przy naszym piżamowym biznesie, a oprócz tego współpracuję z Asią Sidelnikow-Brzezowską, która na początku współpracowałyśmy na takiej zasadzie, Asia jest wirtualną asystentką i na początku współpracowałyśmy na takiej zasadzie, że nie wiem, wykupowałam pakiet 10 godzin. No i tam, nie wiem, Asia uploadowała posty na mojego bloga, uploadowała newslettery, jakieś takie rzeczy, których ja nie muszę koniecznie robić osobiście, więc mogę zaoszczędzić czas i zająć się tym, co
nikt inny nie zrobi, tylko ja to muszę zrobić. Proszę, powiedziałabyś właśnie, że to jest ważne, żeby nauczyć się delegować pracę? Tak, tak, tak. Mnie to, ja właśnie, to mnie zaskoczyło, bo ja raczej jestem takim, wydawało mi się, że jestem takim trochę control freakiem, a myślę, że jak się ma fajne osoby do współpracy, to ja wręcz mam czasami tak, że nie chcę po prostu, ja nie chcę wiedzieć. Ja, jak nie muszę wiedzieć, to naprawdę nie chcę wiedzieć. Po prostu chcę, żeby to już było zrobione. Znaczy, oczywiście, jak ktoś ma jakieś pytanie albo jakiś problem, to a ja mogę go rozwiązać, to oczywiście chętnie to robię. Ale czasami, nie wiem, właśnie Asia mnie pyta, Asia, czy ty chcesz wiedzieć, jak to i się to potoczyło? Ja mówię, nie chcę wiedzieć. Staje się na ciebie. Tak, no bo to też o to jakby... Myślę, że ważne jest, żeby właśnie nie robić takiego mikromanagementu, żeby nie stać na tym. Po to się zatrudnia kogoś, żeby właśnie ufamy po jakimś tam, nie wiem, wstępnym przeszkoleniu, pokazaniu komuś, jak coś u nas działa. No, że jakby ufamy, że ta osoba zrobi to dobrze, może nie tak samo jak my, tylko po prostu inaczej, ale też dobrze. Tak, myślę, że pomoc to jest mega ważna sprawa, ale też staram się jakoś strukturyzować sobie ten tydzień i strukturyzować sobie też dzień. Nie wiem, czy to słowo w ogóle istnieje, nadawać swojemu dniu struktury. Pięknie to w każdym razie, zawsze jak rano wstaję, to staram się zrobić jakąś taką dużą, kreatywną pracę, która wymaga skupienia. Czyli na przykład jak pisałam książkę, no to starałam się tam i miałam jakiś, nie wiem, limit dzienny słów, który chciałam napisać, no to starałam się to zrobić właśnie od razu, wstać i zrobić to od razu rano. No bo potem jak już człowiek otworzy tego maila, nie wiem, czy też tak masz, jak już się zacznie zajmować taką bieżączką, no to już trudno jest wejść w ten stan skupienia. Też rano jest o tyle spoko, że nikt do mnie nie dzwoni, nikt do mnie nie przemaili, nikt niczego do mnie nie chce. Znaczy, jak bardzo chcę się skupić, to po prostu włączam, piszę SMS-a do ludzi, którzy mogą do mnie dzwonić, typu właśnie mama, że wyłączam telefon, w ogóle nie włączam internetu, albo, nie wiem, blokuję wszystko poza dokumentem, w którym piszę. No i jakby niezależnie od tego, która jest godzina, to nikt do mnie nie dzwoni i nikt mnie nie przeszkadza, ale rano jest mi jednak jakoś łatwiej, bo taką mam świeżą energię, też mam takie poczucie, że nawet jakby potem nie wiadomo, co się stało, nawet jakby przed gość z wiertarką robić remont piętro wyżej i już by się nie dało nic zrobić, no to ja i tak mam tą najważniejszą rzecz w ciągu dnia zrobioną. A jeżeli chodzi o tydzień, to na przykład piątki właśnie staram się poświęcać na wszystkie, jakby spycham przez wszystkie dni na piątek całą taką robotę, typu, nie wiem, jakieś robienie przelewów, jakieś taka praca logistyczna, tak, która jednak musi zostać zrobiona i którą ja muszę zrobić, no bo tylko ja mogę zrobić ten przelew i grupuję w piątek, ale za to staram się w piątek pracować krócej w nagrodę, że zrobiłam tą całą nudną robotę. I weekend poświęcasz już sobie? Tak, bardzo się staram, staram się nie pracować w weekendy, chociaż czasem nachodzi mnie taka chęć, jak na przykład jestem sama w domu, mój chłopak pójdzie gdzieś tam na trening, jest cicho i spokojnie, tak sobie myślę, przychodzi mi jakiś pomysł do głowy i myślę sobie, rozpiszę sobie scenariusz na to od razu, żeby mi nie uciekło. Bo ja jestem wielką fanką takiej dyscypliny, w sensie trochę nie wierzę w pisanie pod wpływem, czy tam nie, tworzenie w ogóle pod wpływem weny, bo moim zdaniem trudno jest wtedy doprowadzić coś do końca. Więc raczej jestem fanką, nie wiem, pisania 3 stron dziennie, codziennie, ale zdarza się, że rzeczywiście mnie natchnie jakiś taki super pomysł i wtedy siadam i go od razu spisuję, bo zawsze na świeżo te efekty są fajniejsze moim zdaniem niż... Nawet nie rozpisuję tego od A do Z, ale jakieś takie główne myśli. Zaczęłyśmy mówić o pisaniu książki i to mnie bardzo ciekawi, czy jak różne było twoje doświadczenie pisania tych książek. To nie jest tak, że piszesz sagę albo piszesz coś kolejnego w danej dziedzinie, tylko to były różne książki, ale czy rzeczywiście inaczej ci się je pisało? Tak, zdecydowanie widzę różnicę między dwiema pierwszymi a trzecią, bo moje dwie pierwsze książki są poradnikowe na trochę różne tematy, no ale jednak pisanie takich poradników to jest podobny proces. I po tej drugiej książce już się śmiałam, że nie wiem, czy pamiętasz, możesz nie pamiętać, bo jesteś dużo młodsza, ale w latach 90. była taka seria Nauka tenisa w weekend, Nauka jazdy konnej w weekend, nie. Takie małe książeczki. Nie wiedziałam, że w latach 90. się używało słowa weekend. I miałam takie poczucie po tych dwóch książkach, że mogłabym już napisać taki poradnik na każdy temat, więc stwierdziłam, że to jest pora na coś nowego. No to dobrze, bo chciałam właśnie Ciebie zapytać, skąd człowiek wie, jak napisać poradnik, a to już wiadomo, poradniki weekendowe. Tak. Mogę Ci pożyczyć, myślę, że są u moich rodziców w domu. To bardzo ciekawe, jak się można nauczyć tenisa w weekend. No. Ja się nie nauczyłam przez 6 lat. No widzisz, to ja rozwiążę Twój problem, Karolina. Więc stwierdziłam, że spróbuję czegoś nowego i ta moja trzecia książka jest zbiorem
gier, które są gigantyczna większość nie jest wymyślona przeze mnie, tylko jakoś tam opracowana, przetestowana, jakieś tam, nie wiem, ewentualnie swój twist dorzucam, jakieś drobne zmiany, czy jakąś dodatkową regułę, która uważam, że urozmaica tą grę. To są gry towarzyskie, takie gry, które możemy grać na imprezach, nie potrzebujemy do nich żadnych gadżetów, możemy grać, nie wiem, z babcią, z dziadkiem, ze znajomymi, z chłopakiem, z dziewczyną, cokolwiek. I tutaj już się pisało zupełnie inaczej, no bo trzeba było, po pierwsze, to było takie bardziej aptekarskie, powiedziałabym, bo wiele tych zasad jest bardzo precyzyjnych, zwłaszcza przy takich grach jakichś bardziej logicznych. Tak. I trzeba było sprawdzić, czy na pewno, jeżeli to czy na pewno tamto, czy nie ma jakichś wyjątków, czy coś tutaj nie jest nielogiczne, czy gdzieś się nie pomyliłam. Na szczęście miałam dużo osób, które po mnie tą książkę czytały w redakcji, czy nie wiem, po prostu osób jakichś takich ode mnie bliskich, które gdzieś tam te ewentualne, znaczy nie ewentualne, które te błędy znajdowały. Ale fajna praca, testowanie gier. Tak. Super. Tak, właśnie po drugie trzeba było to przetestować, więc mam teraz masę na telefonie filmików, jak nie wiem, jak moi znajomi zjadają ciastko, które za pomocą mięśni twarzy przesuwali z czoła do ust i różnych innych głupkowatych rzeczy. I rzeczywiście było tak, że ja przez pół roku nic nie robiłam innego, tylko grałam w gry. I w ogóle nie miałam ich dosyć po tym pół roku, więc myślę, że to jest dobry znak. Ale to jest tak, że kiedy piszesz, to inne obowiązki idą gdzieś w odstawkę i masz takie pół roku intensywnego pisania i wtedy inne osoby zajmują się twoimi pozostałymi biznesami? Czy gdzieś jeszcze nadal koordynujesz to wszystko? Mhm. To nie jest tak, że mogę się skupić tylko na tej jednej rzeczy, więc trochę jest tak, że ta reszta trochę na tym cierpi, zwłaszcza w tym okresie już przed deadline'em, no to wtedy rzeczywiście, nie wiem, na blogu hula wiatr i nie ma posta od 2 tygodni, ale raczej staram się to łączyć i właśnie pracować z tym systemem, że rano się zajmuję książką, a potem całą resztą. A słuchaj, czy moda to jest nadal twoja największa pasja? Tak, o Jezu, nie, w ogóle mnie nie obchodzi. W ogóle mnie nie interesuje to. I to jest w ogóle mój największy życiowy problem. Nienawidzę ubrań. To czemu ty zauważasz bloga? No bo wtedy mnie interesowało, ale teraz mnie przestało. To jest w ogóle ciekawe. Okay. Że... Czyli dobrze, gorzej tak. Było, gdy wtedy też cię interesowało. Tak nie wiem. Jest taki stereotyp, że kobiety to sobie lubią pogadać o ciuchach. Ja? Proszę się. Jak ja lubię takie podziały. Ja mam wrażenie, tak samo jak ja w ogóle mam taki pogląd, który jest, właśnie wymyśliłam, że masz życiowy przydział na coś. Ja na przykład trenowałam narciarstwo, jak byłam dzieckiem, tam nie wiem, od 7 do 17 roku życia. I więc jeszcze bardzo dobrze na nartach uczyłam ludzi, jak to była moja pierwsza praca i tak dalej. I dla mnie... poradnik narty w weekend. Mogę, no. I dla mnie, ale właśnie nie mogę, zaraz ci powiem dlaczego. Ostatnia rzecz, na którą wydałabym pieniądze, absolutnie ostatnia, to jest wyjazd na narty, na przykład do Włoch. Albo ja po prostu nienawidzę jeździć na nartach zaraz. Ja... Zepsułaś to sobie. Zepsułam to sobie, tak. I jeszcze do teraz mi się zdarza, że ludzie mnie pytają, no jakie narty powinienem kupić? Ja mówię, nie mam pojęcia, od 10 lat nie byłam na nartach. Znaczy nie, no może byłam parę razy, ale mam serdecznie dosyć, tak samo, wydaje mi się, że wykorzystałam już swój przydział gadania o ciuchach na całe życie podczas mojej intensywnej szafiarskiej działalności. Naprawdę mnie to nie interesuje, nie mam pojęcia, co będzie modne jesienią, nie obchodzi mnie to. Kupuję w kółko takie same sukienki, ostatnio sobie kupiłam taki nowy typ spódnicy, trochę podobny do tej, którą ty masz, czyli taką 3/4, bo oprócz tego, to mam wszystko w szafie prawie takie samo, jak zawsze kupuję. Po prostu nie czuję potrzeby. Ja wiem, że to na przykład ludzie często na moim blogu nie potrafią tego zrozumieć. Im się wydaje, że to jest jakieś sztuczne albo... A ja nie wiem, po prostu mnie już mnie nie interesuje tyle. No. Też byłam zupełnie innym człowiekiem, byłam wtedy dziewczyną z liceum, a teraz jestem bardziej dorosła. A jak się ma do tego prowadzenie marki odzieżowej? No bo jednak to jest proces kreatywny. No i ściśle związane z ciuchami. Nienawidzę swojej marki odzieżowej. Nie polecam. Ja mam o tyle wdzięczny temat tej swojej odzieży, że to są piżamy. Czyli to tam z trendami nie ma totalnie nic wspólnego. Po prostu staramy się robić piżamy, które są wygodne, przewiewne i przy tym wyglądają estetycznie. I to tu się kończą moje ambicje, jeżeli chodzi o wygląd tych piżam. I to jakby ciekawi mnie o wiele bardziej od strony takiego, nie wiem, docierania do osób, które są zainteresowane właśnie, nie wiem, rzeczami produkowanymi w Polsce dobrej jakości i tak dalej. Ale też jakby nie wykluczam, że kiedyś stwierdzę, że już nie chcę dłużej tego robić, bo to jest naprawdę prowadzenie własnej marki odzieżowej, to jest robota dla ludzi zdeterminowanych i cierpliwych.
I jestem masa roboty. Jak gdybym nie miała tej pomocy, którą mam, to bym w życiu nie dała rady. Jakbym miała zaczynać jeszcze raz, to bym się dwa razy zastanowiła. Właśnie o to cię chciałam zapytać, czy byś weszła do nie, tej samej rzeki? Nie wiem, nie wiem. Znaczy, trudno, strasznie trudno odpowiedzieć na to pytanie. No tak, bo to też nie ma po co odpowiadać, bo już nic nie zmienimy. Tak, coś, tak, tak. Ale myślę, żebym się, jakbym, o inaczej, jakbym miała zaczynać i wiedziałabym, ile, ktoś by mi rozpisał na kartce, ile rzeczy ja będę musiała zrobić, to nie wiem, czym się za to zabrała, bo ja tak trochę działałam, że szukałam wiedzy, której potrzebuję w danym momencie. Czytam, dobra, przeczytałam 3 artykuły o tym, jak założyć własną markę odzieżową na WikiHow. ale potem tak, nie wiem, raczej gdzie kupić materiały, gdzie tamto, gdzie siamto, czy kasa fiskalna jest potrzebna i tak dalej. I jakby nikt mi nie było takiego źródła wiedzy, które by mi to zebrało w całości, nie? Taka pigułka, gdzie ktoś się przeprowadzi za rękę przez wszystkie etapy i wiesz, czego się spodziewać. I tutaj... Stąd. Tutaj zdradzę, że właśnie zrobiłam swój kurs online po paru latach prowadzenia własnej marki odzieżowej. Dostawałam masę pytań właśnie, nie wiem, gdzie kupić materiały, gdzie kupić guziki, czy potrzebny jest projektant, czy potrzebny jest konstruktor, bla, bla, bla. Ale to jest ciężka rzecz i radziłabym podchodzić z dużym... Jeżeli już chcemy się tym zajmować, no to nie spodziewajmy się, że będziemy mogli, nie wiem, pół godziny dziennie się tym zajmować i wszystko będzie hulało. Też często ludzie mają takie nastawienie, że oni już stworzyli te sukienki, czy te, nie wiem, t-shirty, czy co tam chcą robić i są zaskoczeni, że to się nie sprzedaje, bo wydawało im się, że zrobili, no to ludzie się powinni rzucać, a nie biorą pod uwagę, że jakby ogrom pracy nad swoją marką odzieżą, to jest promocja. A masz takie namacalne dowody na to, że te kursy się sprawdziły i że ludzie sobie poradzili? Daje ci to taką satysfakcję, że ty mogłaś pomóc? Tak, wbrew pozorom daje mi to większą satysfakcję niż sukcesy mojej własnej marki, co jest dziwne, może powinnam zostać nauczycielem, ale z drugiej strony brakuje mi cierpliwości i zawsze się denerwuję. Tak, jak ty możesz tego nie wiedzieć? Przecież to jest oczywiste, jak na przykład mojemu chłopakowi coś tłumaczę. Więc musiałabym jeszcze nad sobą popracować trochę, żeby zostać nauczycielem. W każdym razie tak, bo ten kurs powstał w... maju, pierwszą edycję wpuściłam w maju zeszłego roku, czyli trochę już było czasu, żeby te marki zdążyły powstać, bo to też nie jest tak, że, nie wiem, po 2 tygodniach ktoś stworzy swoją markę, to zajmuje, nie wiem, 5 roku, 3 miesiące, 9 miesięcy, to naprawdę trwa. Ale sporo kursantów zdążyło już te swoje marki potworzyć i jest świetna marka, która tworzy odzież z wełny Merino, nazywa się Patterns. Jest super marka, która tworzy w ogóle niesamowity pomysł i taki prosty, a taki fajny. Spodnie ochronne dla małych dzieci, czyli takie jakby ogrodniczki z takiego z takiego tworzywa, z którego łatwo jest wszystko pościerać, które zakładasz dziecku na normalne ubranie, jak idzie się na przykład, nie wiem, chciała pokazać w błocie. Tak, czyli to, co dzieci lubią najbardziej, nie? Albo jakieś tam, nie wiem, tarzać po trawie, czy co tam dzieci lubią najbardziej. I ta marka nazywa się Bobbies z apostrofem. I tych marek powstało całkiem sporo. One są bardzo różne od siebie. To też jest super. I bardzo im kibicuję i jak tylko mogę, to gdzieś tam pokazuję u siebie i chwalę się jak taka dumna mama kura, mama kwoka. Tak, bo widziałam, że masz taką, nie wiem, czy serię, ale raz na jakiś czas właśnie... Tak, tak, to absolutnie nie przypisuję sobie żadnych tutaj... Taką matką chrzestną. Tak, absolutnie sobie nie przypisuję żadnych tutaj wielkich zasług, no bo to jest ogromna robota tych osób i ich kreatywna praca i ich niekreatywna praca przy, nie wiem, szukaniu odpowiedniej tasiemki w 50 różnych hurtowniach. Więc ja mogłam gdzieś tam ewentualnie, nie wiem, wskazać jakieś ważne rzeczy, a to jest ich praca, ale jestem bardzo dumna. Mam ostatnie pytanie związane ze slow fashion, już zejdziemy z tematu mody, bo też mnie ciekawią inne aspekty twojej działalności, ale to, co mnie zastanawia, to czy u ciebie, jeżeli chodzi o slow fashion, to bardziej chodzi o praktyczność dla siebie samej, czy też wchodzą te kwestie związane na przykład z planetą, ze środowiskiem, i na przykład kwestie etyczne związane ze zwierzętami. Czy to się łączy, czy jest taka część, która bardziej gdzieś tam do ciebie przemawia? Myślę, że na początku zdecydowanie przeważały te względy praktyczne, bo chciałam się przede wszystkim pozbyć tych gór ubrań ze swojej szafy, odkryć, co naprawdę lubię, móc pojechać na 3 dni na wycieczkę i potrafić się spakować do małej walizki i mieć
buty, które pasują do płaszcza i płaszcz, który pasuje do sukienki i tak dalej. Ale w międzyczasie te kwestie środowiskowe też zaczęły być dla mnie ważne, więc myślę, że teraz to się tak wyrównało. Myślę, że takim momentem kulminacyjnym był zeszły rok, bo zrobiłam sobie takie wyzwanie nie kupowania nowych ubrań. Przez rok kupowałam second handa. Okazało się, że to wyzwanie, to dacie, i byłam taka rozczarowana trochę, no bo napisałam o tym na blogu i ludzie tak czekali, żebym ja opisała jakieś swoje wnioski i nie wiem, spodziewali się, że to będzie coś bardzo ciekawego. I ja na końcu nakręciłam o tym filmik i to jest najnudniejszy filmik świata, no bo właściwie siadam i mówię, wiecie co, to było proste i przez większość czasu w ogóle nie pamiętałam o tym, że mam to wyzwanie. Więc czułam się taka bardzo rozczarowana tym, jak mi łatwo poszło. No ale też wynika z tego, że miałaś już nowe nawyki, bo ja nawet ostatnio na studiach miałam taką sytuację, że moja znajoma powiedziała, że teraz oszczędza i jednym z jej postanowień jest przez 2 miesiące nie kupować nowych ubrań. Pamiętam, mój kolega tak się na nią spojrzał tak zupełnie w taki niewinny sposób. On nie wiedział, że on może ją jakoś urazić. Powiedział tak, to jest taki problem, żeby przez 2 miesiące nie kupić ubrań? Tak w ogóle był w szoku, że ona może mieć z tym jakąś trudność. Ale myślę, że to jest tak dla większości osób niestety duże wyzwanie. Szczególnie w obliczu oczywiście masowej konsumpcji ubrań. Czy tobie się wydaje, miałam powiedzieć, że ostatnie pytanie, ale czy masz wrażenie, że gdzieś tam w dobrym kierunku idą te nawyki konsumentów, jeżeli chodzi o ciuchy? Nie wiem. Wydaje mi się, że trochę żyjemy w takiej bańce. W sensie ja i ty, w takiej trochę internetowo-instagramowej bańce, gdzie mamy polubionych dużo osób, które są zero waste i dużo osób czytam less waste i starają się ograniczać te wszystkie produkowane przez siebie odpadki, albo osób, które są właśnie zaangażowane w slow fashion. A myślę, że większość ludzi cały czas jeszcze jest, zdecydowana większość cały czas jeszcze jest w takiej fazie w końcu mnie stać. Ale w końcu, tania sukienka. Tak, w końcu mnie stać, w końcu mam co kupić, to obkupię się jak głupia w Pepco. Też myślę, że łatwo mówić, no kupujmy teraz w second handach i gromadzimy meble ze śmietnika. Ja mam na przykład bardzo dużo mebli ze śmietnika, bo to jest takie fajne. Rzeczywiście to jest fajne, ale wtedy jak to jest twój wybór i że przyciągasz sobie to krzesło ze śmietnika, bo to jest dla ciebie fajne urozmaicenie i możesz przyszpanować znajomym, że masz krzesło ze śmietnika. A jak naprawdę cię nie stać na te meble, to myślę, że właśnie wtedy człowiek wpada w taką fazę, że nie wiem, zadłuży się, ale kupię sobie ten nie wiem, nowe buty, telewizor. Nowy telewizor. Tak, tak. Że jakby też trudno jest mimo wszystko oczekiwać, to jest jakby taka potrzeba. Wydaje mi się, jak już... To jest też przywilej, żeby w ogóle mieć takie rozmyślenia. Tak. Że jak już sobie nakupowałaś, to chciałaś tą pandemię, to teraz, ale już ci się znudziło, więc teraz jesteś, nie wiem, w twojej piramidzie potrzeb. Tak, to właśnie na to patrzę tak. W mojej głowie, że jesteśmy już teraz stworzeni trochę do wyższych celów i myślimy sobie, jakby tutaj zbawić świat. Trochę tak jest. Tak, więc teraz siedzisz i myślisz, no to ja teraz będę tutaj zero waste. Ja teraz nie będę szpanować nowymi butami, tylko będę szpanować brakiem butów. Absolutnie nie mówię, że to jest złe i że, nie wiem, jakaś taka moda na to software, to jest bardzo dobre. To jest super moda. To jest super moda i niech trwa jak najdłużej. I nawet jeżeli ktoś to robi powierzchownie, to nie ma żadnego znaczenia. Tak samo jak, nie wiem, często widzę, że na przykład jakieś, nie wiem, blogerki udostępniają, nie wiem, zdjęcie z kimś, komu charytatywnie pomagają, albo piszą, że zrobił jakiś przelew i ludzie mówią, o, ty to robisz na pokaz. Co to ma za znaczenie dla tej osoby, która dostała tą pomoc? Absolutnie żadne. Dużo lepiej zrobić coś na pokaz, niż nie zrobić wcale. Więc dobrze, że ta moda jest, ale też warto pamiętać, że jakby no nie wszyscy mogą się na nią załapać i że jest jakby mimo wszystko dużo ważniejszych problemów do rozwiązania. Może nie ważniejszych, ale jakby o. Myślę, że dobrym obrazem tej sytuacji jest smog i to, że ludzie się zastanawiają, no dlaczego ludzie palą w tych piecach tym kaloszem, czy oni nie wiedzą, że jest smog. No wiedzą, ale ich po prostu nie stać. Albo... Mają inne problemy w danej... Mają inne problemy, po prostu w ogóle nie myślą w ten sposób. Zostawiamy modę już na dobre, bo wyczerpałyśmy temat... Nie no, żarty, nie da się wyczerpać tego tematu. Ale chociaż ten podcast już jest dłuższy niż większość moich podcastów, kolejny temat, którego nie poruszyłyśmy, to jest w ogóle kwestia slow life, czyli tego powolnego życia, czyli to jest następne zagadnienie, które gdzieś tam zakładam, że u ciebie ewoluowało z mody. Co to znaczy slow life? I jakie strefy życia on dotyczy? I czy wszystkie? Myślę, że tak. To jest jeszcze trudniejsze do zdefiniowania niż slow fashion. Dla mnie to jest przede wszystkim takie życie w zgodzie ze sobą i robienie tego, co
naprawdę my lubimy i co naprawdę nam sprawia przyjemność, a nie tego, co na przykład, nie wiem, czym chcemy zaimponować innym, albo, nie wiem, co jest teraz modne, więc my też czujemy, że musimy. Wydaje mi się, że to tak naprawdę w swojej istocie sprowadza się do nie przejmowania się tym, co pomyślą o nas inni ludzie. W takim dobrym znaczeniu z tego słowa. Nie mówię o plucie na chodnik, nie? tylko jakimś takim kierowaniu się przede wszystkim swoją oceną, a nie opiniami innych. A nazwałabyś to też celebrowaniem codzienności? Tak, zdecydowanie. Ale tutaj też łatwo się zapędzić, bo widzę dużo takich postów, zwłaszcza na Instagramie, gdzie to slow life jest takie podciągane do takiego usprawiedliwienia właśnie kupowania nowych rzeczy, nie? Że jeżeli chcesz celebrować codzienność, to tutaj w naszym salonie pojawiła się nowa kolekcja porcelany i możesz sobie wtedy pić herbatkę i się relaksować. W sensie ja rozumiem potrzebę otaczania się ładnymi rzeczami. Też lubię otaczać się ładnymi rzeczami, lubię mieć, nie wiem, mieszkanie urządzone tak, jak mi się podoba i zawsze się z moim chłopakiem wykłócam, że on nie może swoich brzydkich kubków wstawiać do naszej szafki. Łatwo bardzo też gdzieś tą granicę przekroczyć i wkurza mnie właśnie, że tak samo jak jest dosyć popularne właśnie greenwashing, czyli wykorzystywanie jakichś takich ekologicznych tematów do promowania jeszcze większej ilości ubrań przez marki na przykład odzieżowe, jakieś takie pozorne działania, które niby są inspirowane troską o planetę, a tak naprawdę są czysto marketingowe, no to tak samo to slow life jest często też takie wykorzystane, że nie, no bądź slow, przyleć samolotem na drugi koniec świata na nasze warsztaty jogi. Kup sobie najwygodniejsze, najbardziej miękkie dresy. Tak, które tak. Które są bardzo drogie tak, i tak. Potrzebne ci bardzo. Tak, tak, tak. A porównałabyś to też na przykład do tej filozofii duńskiej hygge, gdzieś łączyć się to? Mi się skojarzyło, jak właśnie... Tak, ale ja w ogóle trochę jestem zmęczona tymi wszystkimi hygge, nie hygge, jakimiś wszystkimi modnymi hasłami, które... Bo jest co miesiąc nowe. Tak, które się pojawiają i w sumie znaczą to samo, albo nie znaczą nic. I jest masa takich książek, wydmuszek. Jesus, jak mnie to denerwuje. Jakieś takie, nie wiem, Poznaj las. Książka ma 150 stron, z czego 98 to ilustracje. Jest, zawsze ma taki font, taki pisankowy na okładce i taką złotą ramkę. I pięknie wygląda na Instagramie, treści w niej nie ma w ogóle, kosztuje 79,90. Więc właśnie, i to jest też takie, to jest takie, takie piggybacking, no, jak to się nazywa, to jest takie wykorzystywanie... Nadużycie, no, znaczy, to nie jest tak, że ktoś ma prawa, nie, do bycia slow, a ktoś inny nie, ale właśnie widzę, że wydawnictwa na przykład bardzo wskoczyły na tego konia, powolnego konia i wydają masę jakichś niepotrzebnych nikomu książek, które tylko wyglądają, nie ma w nich absolutnie żadnej treści. Więc mnie te wszystkie hygge... Znaczy tak, ja jakby tak, na pewno fajnie, że oni coś takiego mają, fajnie, że coś zaczęło być znane, ale możemy też to nazwać siedzeniem na kanapie i graniem w planszówki, albo nie wiem, graniem na ukulele, albo cokolwiek innego lubimy robić w wolnym czasie, zamiast robienia czegoś, czego nie lubimy robić, ale czujemy się zobowiązani, bo na przykład wszyscy nasi znajomi to robią. A nie masz wrażenia, że ta tendencja taka slow gdzieś... powstała w kontraście do tej mody na taki coaching i motywację, że to było potrzebne tak do zrównoważenia. Może, no tak, bo myślę, że ludzie bardzo cały czas potrzebują bardzo usłyszeć, że oni są okej, że jakby to, że w weekend wstają o 12 i nie wiem, jedzą bułkę z dżemem i idą z psem na spacer, to jest okej, to jest jakby ich życie nie jest mniej wartościowe od życia blogerki, która w tym czasie już zdążyła polecieć na, nie wiem, Dominikanę i zjeść, nie wiem co, makaroniki za 5 euro sztuka. Kiedyś byłam tą osobą. Jak byłam do Paryża, to jedyna, czego poprosiłam moich rodziców, to było, nie wiem, 7 lat temu, to było właśnie, żeby mi kupili 4 makaroniki, żeby mogła zrobić zdjęcie. No. Uległam temu. No. Kto nie jadł makaroników? Kto nie rzucił makaroników na Instagram, niech pierwszy rzuci makaronikiem. Tak, więc myślę, tak samo myślę, że cały czas ludziom jest potrzebne usłyszeć, że to, jak oni wyglądają, to jest okej, zwłaszcza w tym takim napływie tych wszystkich, nie wiem, tak, mam wrażenie, że te trendy urodowe są takie, że coraz więcej, nie? Że usta mają być coraz większe, tyłki mają być coraz większe, rzęsy coraz dłuższe i to mówi człowiek, który się właśnie zapisał na przedłużanie rzęs. Pierwszy raz nigdy nie robiłam, ale jadę na wakacje. No, znać, jadę na wakacje i
Koleżanka mi powiedziała, że to jest super, bo stajesz i wyglądasz pięknie, jakbyś była pomalowana. Nie posądziłabym cię o takiej... A widzisz, też bym się nie posądziła, ale pierwszy raz od 10 lat jadę pod namiot i postanowiłam zabrać ze sobą szczoteczkę do zębów. Zamiast tam, nie wiem, walczyć o miejsce przy lustrze, więc stwierdziłam, że spróbuję i zobaczę, jak moje rzęsy się będą sprawować, ale to jest dla mnie na przykład, odkryłam, nie wiem, 2 lata temu chyba, jak jestem bardzo kosmetycznie opóźniona, ze 2 lata temu, że 3 odkryłam henne. I od tej pory, bo ty masz pewnie naturalnie dosyć ciemne brwi, tak, nie? Tak, jeszcze nie odkryłam henny. No bo to nie jest ci potrzebne. Ja mam takie jasne brwi i w ogóle cienkie. I idę na tą hennę i wyglądam, nic nie muszę robić, wyglądam dużo lepiej, nie muszę malować tych brwi, dziabać w nich, znaczy i tak bym nie musiała, ale w ogóle taka się czuję wtedy bardziej ogarnięta, a nie wymaga do mnie to żadnej pracy. Więc lubię takie rzeczy, ale na przykład nie lubię tych paznokci takich, jak się nazywają, hybrydowych, które mnie to przeraża wszystko. Znaczy, hybrydowe to są takie, co się długo trzymają, no. Ale może chodzić o przedłużane. A może, nie, hybrydowych. W sensie, to jest spoko. No właśnie, no bo to są takie rzeczy, które tylko, są... że to jest też tak, że trzeba znaleźć firmę, która jest porządnej jakości, bo ja słyszałam bardzo straszne historie na temat takich znanych lakierów hybrydowych, że potem dziewczyny mają takich problemy. Z blogów? Tak. Takich, co wszędzie widać, naprawdę, że są, mają bardzo toksyczne składy i potem dziewczyny mają problemy bardzo duże z paznokciami, ze skórą i takie. No właśnie, właśnie. Trochę. Wydaje mi się, że cały czas potrzebujemy takich wiadomości, że nikt nie wygląda tak jak na Instagramie w prawdziwym życiu i że wcale nie trzeba tak wyglądać. Jest strasznie mnie smutno na siłowni. Jak, nie wiem, czy zdarzać się bywać, czy też masz takie doświadczenia, ale bardzo często widzę dziewczyny, które są malowane w pełnym makijażu, ćwiczą w tym pełnym makijażu i potem wchodzą do tej szatni, zmywają ten makijaż, który wiadomo, się tam rozpłynął i od razu sobie nakładają nowy i trwa to, nie wiem, pół godziny. I jakby makijaż jest okej, jest jakby super, że fajnie, że ktoś to lubi, że nie wiem, sprawia mu to przyjemność. To jest totalnie indywidualna sprawa. Indywidualna sprawa, ale niespoko jest to, że ktoś czuje przymus, nie? Że jakby nie wyjdzie bez makijażu, bo mu się wydaje, że wygląda niewystarczająco dobrze. W ogóle to jest wczoraj to rozmawiałam z moim chłopakiem, w ogóle to jest grubszy temat, bo dosyć smutne też jest to, że na przykład w jakimś takim korporacyjnym świecie kobieta zadbana, jakby kobieta, która wygląda profesjonalnie, to jest kobieta, która ma makijaż i, nie wiem, buty na obcasie jeszcze najlepiej, nie? A mężczyzna po prostu przychodzi i wygląda tak, jak wygląda i nie wiem, ma czyste ubrania i to jest okej. Okay. Trochę to rozmawiałam w kontekście wesel, że mężczyzna po prostu zakłada garnitur, który ma od 10 lat i po prostu wygląda dobrze, o ile nie jest ten garnitur dla niego za duży i nie jest dziurawy albo jakiś wznoszony. A kobieta, nie dość, że musi założyć coś nowego najczęściej, to jeszcze ma tyle... Albo przynajmniej wydaje się, że założyć coś nowego. Tak. No. Musi sama dla siebie, nie mówię, że naprawdę musi, bo to też jest jakiś absurd. To właśnie jeszcze jest tyle tych innych czynników, jak ona musi się wystroić z tej okazji, a dla mężczyzny nie ma znaczenia, czy idzie do pracy, czy jest wigilia, czy jest wesele, po prostu. Pogrzeb, ślub. Tak, jest jeden strój i nie musi nad tym zastanawiać. To jest piękne, naprawdę zazdroszczę, bo tak jak właśnie mówiłaś o makijażu, to ja, dla mnie dzień bez makijażu to jest najlepszy dzień. Jak ja wiem, że niczego nie nagrywam, nigdzie nie idę, po prostu jestem najszczęśliwsza na świecie. I jak powiedziałam właśnie mojej babci, wracając do tematu babci, to że chodzę, że w Berlinie właśnie chodziłam do sklepu w piżamie i w kapciach, po prostu była załamana. I mówię, co ty? Ostatnio widziałam właśnie panią, która szła w szlafroku gdzieś po mojej okolicy. To mówię, co? W życiu bym tak się przecież nie pokazała. A właśnie też trzeba z tym walczyć gdzieś, tak? Że się wypada pokazać w jakimś tam stanie. Jakby, jeżeli ja się czuję dobrze w mojej piżamie, kupując mleko, to chyba jest spoko, nie? Nie zastanawiam się za bardzo nad przechodniami w sklepie, bo tak naprawdę nikomu nie zależy, jak ty wyglądasz. Ale tak, co mówisz, to trzeba powtarzać, bo tam się też wydaje, ty też mówiłaś o tej bańce. Że tak, ja tak też wcześniej przy nagraniu miałam podobny wniosek, że ja wysnuwałam pewne wnioski w oparciu o ten taki światek, którym sami siebie otaczamy, a tak naprawdę ludzie zupełnie inaczej patrzą na te kwestie i nam się wydaje, że nie musimy powtarzać, że to jest spoko, jak będziesz w szlafroku, ale właśnie trzeba powiedzieć, że słuchajcie, to jest spoko, jak będziecie w szlafroku i jakoś tak człowieka to podbudowuje zawsze. Na koniec dam ci jeszcze takie, na koniec przed ostatnią częścią, to jest taki przedkoniec, jeszcze takie jedno pytanie. Jak ty spędzasz swój taki czas wolny? Co lubisz najbardziej robić, kiedy celebrujesz tę codzienność?
Po pierwsze, najbardziej lubię wycieczki z psem, zwykle z psem i lubię łazić z psem po lesie i siedzieć w rzece i pływać na kajakach. Teraz czuję, że w ogóle wygrałam w życie, bo mój chłopak ma, jego babcia właściwie, ma taki domek letniskowy, nie wiem, godzinę drogi od Warszawy, pośrodku niczego, w sensie w lesie, gdzie nie ma totalnie nic, łącznie z zasięgiem, w sensie nie ma tam zasięgu. Może zasięg jeszcze jest, ale na pewno nie ma internetu takiego w telefonie z tej sieci komórkowej, więc tam nie masz wyboru, musisz czytać książki, grać w badmintona, strzelać z łuku i pływać na kajaku i to jest wspaniałe. I właśnie mam nadzieję, że uda nam się w ten weekend pojechać. W ogóle mamy taki trochę konflikt interesów, bo babcia tam ma swoją letnią rezydencję i z przyjemnością byśmy babcię odwiedzili, ale babcia ma pudla rezydenta też, a ja mam psa, który nienawidzi innych zwierząt. Więc nie dogadają. To jak to rozwiążecie? Jest szansa, że babcia wróci do Warszawy, bo coś tam ma do załatwienia. Czyli wasz wymianka. Pies wygrał z babcią. Pies wygrał z babcią. Nie, ale w ogóle cieszę się bardzo, że babcia udostępnia swój domek i no bo jest ekstra super. Więc tak, oprócz chillowania w domku w lesie, lubię robić, Jezus, jakim jestem emerytem, lubię robić na drutach. To jest, nie wiem, czy kiedyś próbowałaś. To jest tak wciągające. Jest w ogóle ogromna, to jest super modne teraz w internecie. Jest cała, są takie w ogóle, wchodzisz w jakiś zakątek internetu, jakby zaczynasz się interesować czymś nowym i nagle odkrywasz taką po prostu jak w grach komputerowych, nie? Że tak się mapa, odkrywać tak. Się kawałek nowej tam mapy. Tam jest nowy świat. I oni mówią też swoim językiem. Tak. I mają swoje żarty. Jest na przykład taka grupa na Facebooku. Jak ona się nazywa? Banda, coś tam, zamotana banda i ona zawsze jest taki język nawet, nie? I tam zamiast cześć, dziewczyny mówią buongiorno. To są takie sekty, nie? Jest sekta mam, jest sekta vegan, no, jest sekta ludzi robiących na drutach, jest sekta zero waste, są różne sekty. Jest sekta wnętrza, jest sekta taka, nie wiem, odnawiania mebli, są bardzo, bardzo różne sekty. Więc robienie na drutach, to ja jeszcze lubię robić. Ja w ogóle bardzo lubię Warszawę, więc lubię w różne ciekawe, nowe miejsca chodzić, albo też stare, te, które już dobrze znam, chodzić ze znajomymi. Jednym z takich moich ulubionych miejsc jest JCC, czyli Jewish Community Center, to jest gmina żydowska, która... I teraz nie pamiętam, w sobotę czy w niedzielę? W niedzielę chyba? W weekend, któregoś dnia rano robią takie wspólne śniadanie, które jest, by the way, wegetariańskie na pewno, a nie wiem, czy nie wegańskie. Ale myślę, że jest bardzo przyjazne weganom na 100%. Tak, to prawda, tak. I wygląda to tak, że jest jeden wielki wspólny, tam nie wiem, dwa wielkie wspólne stoły, płacisz 25 zł, dostajesz coś tam do picia, co chcesz i cały czas donoszą jakieś, nie wiem, a to jakąś pastę z buraków, a takiś hummus, takie najpyszniejsze na świecie chleby, nie wiem, są takie placki chlebowe, nie mam pojęcia. Pod płomyki. Trochę tak, ale takie bardziej napufione, są przepyszne, a tutaj jeszcze marynowana dynia, a tutaj jeszcze marchewka, a tutaj jeszcze na deser jakiś grysik z czymś tam. To jest tak dobre, ja wychodzę z tam tak objedzona, że w ogóle się ledwo ruszam przez resztę dnia. I to jest ciekawe, bo tam naprawdę jest dużo takich, nie wiem, czy w Łodzi też tak jest, ale na pewno w Berlinie, ale w Warszawie jest dużo teraz, nie wiem, była jakiś czas temu moda na takie wspólne stoły w knajpach. Z tym, że one wcale nie były wspólne, bo każdy siedział w swoim laptopie i ludzie w ogóle ze sobą nie rozmawiali i w ogóle to takie było sztywne strasznie. A to brzmi bardzo berlińsko. A tam jest takie, naprawdę jest takie, nie wiem, siedzi obok ciebie pan, który, nie wiem, przyszedł w jarmułce i rozkłada swoją gazetę i pyta, czy nie przeszkadza i pyta cię, jak ta marcheweczka. Super, super jest miło. A nie wiem, jakieś takie wszystkie... Dzisiaj na przykład się wybieram, z kolei na Żoliborzu jest kino pod chmurką, czyli na świeżym powietrzu tak, jest w Łodzi ekran. Nazywamy to polówka. A, jest polówka. więc dużo jakichś takich miejskich rzeczy lubię robić. Ostatnio, odkąd mam swoje mieszkanie i mam miejsce w tym mieszkaniu, w sensie nie jest jakoś gigantyczna przestrzeń, bo to mieszkanie ma 45 metrów, ale jest to zdecydowany upgrade z kawalerki. Lubię bardzo robić przyjęcia mini z grami i z jedzonkiem, ale też różne dziwne rzeczy. Ostatnio już jestem umówiona z koleżanką na upcyklingowe party, bo każda z nas ma jakieś takie, nie wiem, jakieś krzesło w piwnicy, które chcę pomalować od 3 lat, ale jeszcze tego nie zrobiła, więc mamy plan, ale to jest hipster plus, nie? To jest taka po prostu pożywka, rzucam się na pożarcie
ludziom z internetu. No i mamy wszyscy w planie... Wszyscy są bardzo wyrozumiali. Mamy w planie te wszystkie stare rzeczy, bo ja jestem wielką fanką śmietników i mam, nie wiem, pół mieszkania, no może nie pół mieszkania, ale na pewno mam pół mieszkania z odzysku, czyli jakieś, nie wiem, mam krzesła od dziadka mojego chłopaka, które stały w poczekalni jego gabinetu dentystycznego, mam jakiś, nie wiem, sekretarzyk, który kupiłam w komisie za jakieś grosze, jest super piękny, mam krzesła ze śmietnika. I sama to odnawiasz? Nie odnawiam, po prostu wstawiam. Ale odświeżasz, powiedzmy, oddajesz to gdzieś no, tam do... No, przecielam szmatką. O, i działa. To i działa, tak. Ale no, lubię przerabiać meble, czyli na przykład, nie wiem, ostatnio przemalowałam zwykłą białą szafkę z IKEA na granatowo, jakiś tam doczepiłam jej blat, pomalowałam uchwytę i wygląda no teraz... No właśnie, o to mi chodziło, że tak, sama się za tak, to zabierasz. Tak, 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 tak. Czyli to jest gdzieś jakieś kolejne twoje hobby. Tak, tak, tak. I cały czas odkrywasz nowe, mam tak, wrażenie. Tak, tak. No, ja w ogóle takie lubię rzeczy... perelowsko-emerycko-śmietnikowe. Ja i mówię o sobie, że ja jestem babcią. Mm-hmm. I tak, tylko że tak waham się między byciem albo taką nastolatką, mm-hmm. albo taką bardzo starszą panią i gdzieś tam gubię się w tym swoim mm-hmm. wieku. Mm-hmm. A, no i sporty super. W sensie to jest takie... Sporty, no, różne. Narty są... Wszystkiego oprócz nart. Jakieś tam jogi. To strasznie relaksuje i mam wrażenie, że często ludzie tak patrzą z boku na to i sobie myślą, na jogę chodzi, lol. I co to niby daje, a to naprawdę, to jest trudne, bo to trzeba trochę pochodzić na te, zwłaszcza z jogą tak jest. Systematyczność. Tak, tak, no bo się bardzo usztywniasz, ale też trzeba, na początku się wydaje mega głupie, ponieważ jak przyszłam pierwszy raz na jogę, jak usłyszałam, że mam podwinąć ogon, albo przykleić pępek do kręgosłupa, albo mam z wewnętrznym... Szukałaś kleju. Albo mam z wewnętrznym udem zrobić coś tam, to miałam takie, lol, chyba stąd wyjdę. A to też zależy od nauczyciela dużo, bo są tak. Tacy, ja nie lubię takich bardzo i takich bardzo uduchowionych i też tak właśnie eksponujących tą swoją duchowość na tych zajęciach, jakby takie, takich, którzy mocno stoją jednak dwiema stopami, tak to jest, jak zaprosisz sobie szafiarkę do podcastu, dwiema nogami, stopami na ziemi, tłumaczą co, dlaczego, więc też warto poszukać. Tak, właśnie, też już o tym wcześniej mówiłam przy jakichś programach, że joga jest tak indywidualną kwestią, mm-hmm. że każdemu się podoba coś innego. Nie tak. ma się co zrażać, bo ja byłam na 5 różnych, może mi się 2 podobały, mm-hmm. bo to jest tak inne podejście. Dobra, kończymy tę część główną. Mam dla ciebie ostatnią część, to są takie szybkie pytania odpowiedzi, okay. które nie wymagają żadnej wiedzy, to jest tylko okay. o tobie. Okej, okay, w sensie ogórkowa czy pomidorowa? Dokładnie, okay. tak. A, ogórkowa, ale pomidorowa też jest bardzo wysoko. Boże, ja bym nie umiała wybrać. Ja w ogóle jestem cwana, bo zadaję te pytania, a sama bym naprawdę nie umiała na nie odpowiedzieć, ani wybrać na poczekaniu. Jesteś gotowa? Mhm. Tak. To było pierwsze? Dobra odpowiedź. Dobra, pierwsze pytanie, już nie rozgrzewkowe. Czy masz jakieś swoje popisowe danie? Tak. Miałam, jak jadłam mięso, jak normalnie, to moim popisowym daniem było spaghetti bolognese, ale odkąd już tego mięsa w swojej kuchni nie mam, to moim popisowym daniem jest po pierwsze minestrone, mam nadzieję, że to się tak wymawia. Tak, pięknie wymawiasz. Z jarmużu. Z przepisu Naomi Smart. Bardzo ją lubię. YouTuberki. Jest w ogóle hitem. Jest z ryżem. Robi się je tam niby 40 minut, ale tak naprawdę twojej roboty w tym jest 8 minut, a przez resztę to się po prostu gotuje w garnku. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest wegańskie mac and cheese. Czyli... A z czego robisz? Właśnie dużo jadłam z serów, takich pseudoserów, pseudososów serowych, które nie były dobre, a ten jest super. I robi się go z nerkowców namoczonych, z połowy cebuli, tam kawałka marchewki, ziemniaków przede wszystkim. No i magiczny składnik, który zamienia ziemniaka w ser, czyli płatki drożdżowe. A skąd masz ten przepis? Chciałabyś go znaleźć? Tak, no wygooglowałam go po prostu i wyślę ci. Dobra, to wszystko będzie dla naszych słuchaczy. Jak już jesteśmy w temacie jedzenia, to zapytam się ciebie, czy masz jakąś taką restaurację w Warszawie, którą lubisz najbardziej? Albo kilka takich miejsc do polecenia? Teraz, która pierwsza przyszła do głowy, to jest Juice Press People, tylko że trzeba się nastawić na to, że za kawałek rzodkiewki i hummus zapłacisz 30 zł, ale to jedzenie... To będzie bardzo dobra rzodkiewka. Tak, ale to jedzenie jest naprawdę dobre, więc jako takie okolicznościowe, nie wiem, rozpieszczanie siebie, warto
tam zajrzeć. Druga restauracja, którą bardzo lubię, to jest Tel Awiw. I to tam skupiają się na jakichś właśnie też humusach, kiszonych rzodkiewkach na przykład, albo kiszonej rzepie. Kiszona, ja bym w ogóle, ja żyję dla kiszonej rzepy z Tel Awiw, albo w ogóle kiszonej rzepy. Więc, ale poczekaj, bo ja się dopiero rozkręcam. Jest dwa Tel Awiw i trzy... Tararira. Poczekaj, bo ja w ogóle mam całą mapę, którą zbieram i czekam, żeby się zebrać sobie i ją opublikować i napisać coś o tych miejscach, które lubię w Warszawie. I moim trzecim wyborem, w ogóle ja dlatego też między innymi lubię Warszawę, że jest tu wiele miejsc, gdzie można zjeść pyszne rzeczy, ale jeszcze mi dwie przyszły do głowy, tak na szybko, na pewno mam ich więcej. Pierwsze to jest na Saskiej Kępie, jest wegański ramen, który się nazywa Vegan Ramen Shop. No właśnie. I tam po pierwsze można zjeść pyszny ramen. Bardzo lubię to, że oni mają 4 pozycje w karcie do widzenia. Mhm. Plus jest tam pieseł, prawdziwy pieseł. W sensie taki, wiesz, on się nazywa Akita chyba? Taki japoński pieseł liseł. To jest raz, a dwa, też na Saskiej Kępie jest restauracja, która się nazywa Do Widzenia Do Jutra. Jest w takim starym takim domu, ma piękny ogród i bardzo dobre jedzenie. Wszystko i dobre wino. Ale tam też są wege opcje? Właśnie ta chociaż ostatnia. Jaką książkę każdy powinien przeczytać? Przeczytałam, to jest niesamowite, bo wczoraj powiedziałam mojemu chłopakowi, skończyłam książkę i powiedziałam, tą książkę powinien każdy przeczytać. Przygotowałaś się dobrze do podcastu. Bo jestem doskonale przygotowana i ta książka się nazywa Kochać wystarczająco dobrze albo Kochaj wystarczająco dobrze. I to jest zbiór rozmów z terapeutami na temat związków, miłości, dzieci, zazdrości i tak dalej. I jest naprawdę bardzo otwierająca głowę. I dużo takich, nie wiem, życiowych sytuacji, na które raczej byśmy nie spojrzeli z tej strony, od której przedstawiają ten terapeuta, więc jest super ciekawa i wydaje mi się, że wielu osobom może pomóc w relacjach. A czy autor, to nie jest polska produkcja? To jest polska produkcja. Tak? I to jest, to są polskie przypadki. Tak, to są polskie przypadki i polscy terapeuci. Wiem, że tam, czy terapeuci, czy w ogóle ludzie, którzy się zajmują relacjami, wiem, że tam jedną z tych osób jest Bogdan Wojciszka. Mam nadzieję, że nie pomyliłam imienia, ale nazwisko jest na pewno dobre i pamiętam, że czytałam książki tego pana na studiach i miałam jakieś z nich egzaminy, więc zawsze mi się bardzo źle kojarzył, a te wywiady mi się bardzo podobały. Nadrobił. Tak, więc podciągnął się chłopak. A tak w temacie właśnie różnych nazwisk, jakie osoby z sieci polecasz? Może to być kilka, nie wiem, blogów czy kont na Instagramie, jakichś takich, które uważasz, że są godne uwagi. Nie muszą być polskie, mogą być zagraniczne. Okej. Okay. To będzie teraz totalny strumień świadomości i ten porządek jest totalnie przypadkowy. Pierwsza rzecz, jaka przyszła mi do głowy, to jest dziewczyna, która jest mormonką. Ja nawet nie wiem, jak ona ma na imię. I profil na Instagramie też nie wiem, jak się nazywa. Generalnie jest to wspaniałe polecenie. I w sumie to nie wiem, co robię, ale polecam. Nie, ten profil się nazywa jakoś Yo-Yo-Yo-Skens. Dojdziemy do tego. I dziewczyna sama się nauczyła jogi i do takiego stopnia ona robi takie rzeczy, że to się w głowie nie mieści. W sensie jakieś stanie na głowie, nie wiadomo co, ale, znaczy dobra, stanie na głowie nie jest jakieś nadzwyczajne, ale jakieś naprawdę niezwykłe rzeczy. I jeszcze to samo w sobie nie jest dla mnie takie inspirujące, znaczy fajnie, ale najbardziej mi się podoba to, że ona ma chyba, myślę, że to jest związane z religią, ma dużo dzieci, chyba teraz 3 czy 4. I te dzieci tam plątają po tej macie, tu jakiś pies przejdzie. I to w ogóle nie przeszkadza w tej praktyce i w zrobieniu tej praktyki i jeszcze nagraniu jej i wrzuceniu jej na Instagram. Więc to jest dla mnie taki fajny dowód, że może nie chcę mówić, że jak się chce, to się da, no bo myślę, że matki to często słyszą, nie? A dzieci są różne i są takie dzieci, które po prostu ciągle płaczą i wymagają ciągłej uwagi. Ale to jest bardzo inspirujące, że nawet w takich mało sprzyjających wydawałoby się okolicznościach, no bo jak stoisz na głowie, a tutaj dziecko ciągnie za, nie wiem, warkocz, to wyobrażam sobie, że to trochę utrudnia sprawę, ale że jakby się da. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to jest taki, myślę, że cały czas jeszcze dosyć niszowy profil na Instagramie, który bardzo lubię. Ja w ogóle zauważyłam, że sprawia mi wielką przyjemność czytanie takich bardziej niszowych blogów, czy takich niszowych profili, bo one mi się takie wydają bardziej takie jeszcze nieskażone. Takie prawdziwe. Nieskażone poprawnością jakąś taką internetową, czy właśnie tym stopowaniem się, bo tutaj przecież sponsorem był ktoś tam, to nie mogę powiedzieć tego. Więc
Druga rzecz, profil co dziś w śmietniku. Idealnie. Która dziewczyna pokazuje, co znalazła w śmietniku. Jest to na przykład jakaś piękna porcelana, albo jakieś totalnie odjechane rzeczy, jakiś strój, nurka. Jest mega ciekawe. W sensie niektórych tych rzeczy bym nie wzięła z tego śmietnika, bo tam są jakieś, nie wiem, jakieś fotel z jakąś tapicerką, trochę bym się bała, co w tym siedzi. Ale to jest super ciekawe i super inspirujące. Ja się czasami nie chcę wierzyć, co ludzie na śmietnik wyrzucają. Kolejna rzecz to jest szafa sztywniary, czyli moja stara, mam starą szafiarską sztamę z Rywką. Rywka miała pierwszego bloga szafiarskiego w Polsce. I chyba sama wymyśliła tę nazwę. A teraz więcej niż o ubraniach piszę, o jakichś takich domowych rzeczach, o jakiejś organizacji, nie wiem, przestrzeni w domu, ale też jest bardzo less waste, stara się być, właśnie iść w kierunku zero waste. I bardzo lubię, bo ona zawsze dobrze przygotowana, jest taka konkretna, więc to jest miejsce, które lubię. Bardzo lubię Arlenę z Po Cudzemu. To jest kanał, na którym Arlena uczy wymowy po angielsku. I często jest tak, że włączam komuś, jest tak na przykład z filmikiem o słowie, jakby się wydawało iron, czyli żelazo, a tak naprawdę, teraz się boję, że Lena to usłyszy, tak naprawdę iron, powiedziałam to bardzo szybko, żeby w razie czego nie brzmiało źle. W każdym razie wszystkim się wydaje, że mówi się to tak, jak powiedziałam na początku, a tak naprawdę mówi się to tak, jak powiedziałam później, albo przynajmniej podobnie. I zawsze to pokazuję komuś ten filmik i ktoś mówi, no czego ja się tutaj nowego nauczę, a każdy coś nowego jednak wyciąga z tego. Jelena też jest bardzo konkretna i mówi bardzo zwięźle i wydaje mi się, że w internecie to jest bardzo pożądana cecha, przynajmniej dla mnie. Ostatnie pytanie też takie marzycielskie. Powiedz mi, gdzie byś chciała pojechać na świecie? Jest jakieś miejsce, które byś chciała najbardziej zobaczyć? Chciałabym zobaczyć Tel Awiw bardzo. I tu mi się przypomniała jeszcze jedna dziewczyna, którą polecam. Dygresja numer 100548 plus 2. Ona się nazywa, zaraz ci powiem jak, nazywa się Waleria Lipowiecki. Kto jest Waleria? Waleria jest dziewczyną, która była modelką, czy nadal jest modelką. I właśnie jest, ona jest z pochodzenia Rosjanką, długo mieszkała w Izraelu, teraz mieszka w Kanadzie. I też ma vloga takiego o zdrowym żywieniu, o też dużo jej dzieci, dużą tam rolę odgrywają. Ale jest tak naturalna, jest też przepiękna, więc po prostu miło jest za nią patrzeć, ale jest tak naturalna i taka, ma super poczucie humoru. I tak naprawdę ciężko powiedzieć, o czym to jest, po prostu o jej życiu. Ale lifestyle, tak, ale jest tak jakby, nie wiem, jak to powiedzieć, wdzięczna, ale też taka, nie wiem, niewywyższająca się i taka stojąca właśnie mocno na ziemi, że jest to mega przyjemne, więc zawsze z przyjemnością oglądam. Opowiada na przykład, nie wiem, jak też dużo mówi o swoich porażkach, o tym, jak zawaliła swoją szansę na pokazie, czy tam na jakiejś sesji Victoria's Secret. Jest bardzo szczera w tym wszystkim, więc bardzo, bardzo, bardzo ją lubię. Okej, wracając do twojego pytania oryginalnego, jak ono w ogóle brzmiało? Dokąd chciałabyś pojechać? Okej, Tel Awiw. Marzenie podróżnika, okay. Powiedziałeś, że Tel Awiw. Tel Awiw, chętnie, a z takich bardziej wow, to na przykład Wyspy Owcze, które są totalnie ameryckie, jest tam więcej owiec niż ludzi i są taką chyba mniej popularną Islandią trochę. Chciałabym do Stanów pojechać, bo nigdy nie byłam, a bardzo mnie ciekawią, tym bardziej, że są takie bardzo różnorodne, więc myślę, że te trzy opcje. Bardzo satysfakcjonuje mnie ta odpowiedź. Na koniec możesz jeszcze powiedzieć naszym słuchaczom, gdzie można cię znaleźć na co dzień w internecie, stacjonarnie. Stacjonarnie. Tutaj to mieszkam. To jest ulica Poznańska 4A przez 17. Nie, to nie jest mój adres. Nie nachodźcie jakiegoś biednego człowieka, jeżeli ten adres w ogóle istnieje. Więc, moja droga, ja przede wszystkim ostatnio założyłam, pozazdrościłam ci, założyłam kanał na YouTubie. Że ja nawet nie wiedziałam. Możesz tam zobaczyć, jak maluję szafkę. Albo możesz tam zobaczyć, jak wygląda sesja zdjęciowa moich piżam, albo możesz tam zobaczyć moją wycieczkę do Żyrardowa. W Żyrardowo w ogóle nie wiem, czy byłaś kiedyś, jest taka trochę mała łódź. Muszę zobaczyć w takim razie, bo przejeżdżam właśnie, jadąc zawsze z Łodzi do Warszawy przez Żyrardów. A widzisz. Nigdy jeszcze nie wysiadłam tam, ale... To wysiądź kiedyś. Mają ładny dworzec. Tak. W ogóle cały Żyrardów tak wygląda, jest takie, znaczy nie całe, ale jakby ma taką część starą z takiej cegły.
Więc na YouTubie mój kanał się nazywa po prostu Joanna Glogaza. U mnie na blogu nazywa się joannaglogaza.com. Możecie się wyspać w mojej piżamie. Piżamy nazywają się Lunabaj i można je znaleźć na lunabaj.com, ale generalnie na wszystkich Instagramach i we wszystkich social mediach jestem pod swoim nazwiskiem, czyli Joanna Glogaza. A gdzie można kupić twoje książki? Moje starsze książki, czyli Slow Fashion i Slow Life, można kupić po prostu w księgarni, a moją nową książkę, czyli W to mi graj 97 gier, dzięki którym wygrasz w życie towarzyskie, można kupić tylko online na joannaaltenberg.pl. Ale przychodzi bardzo szybko, kurierem, sprawnie i pod same drzwi. Dobrze, wszystkie szczegóły mamy w opisie, bo to było bardzo dużo informacji. Mm-hmm. To był w ogóle bardzo, bardzo treściwy podcast i bardzo owocna rozmowa. Dziękuję samo ci. Samo wegańskie mięcho. Dokładnie, samo gęste, powiedzmy tak. Bardzo dziękuję, że przyszłaś. Bardzo miło się z tobą rozmawiało. Super miło się z tobą rozmawiało. Życzę ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Wzajemnie i do usłyszenia. Dzięki. Uwierzcie mi, ja sporo z tej rozmowy obcięłam, bo nagrywałyśmy, wliczając nasze wszelkie dygresje, prawie 2 godziny. Także dziękuję wam za wysłuchanie rozmowy z Joanną. Wszystkie szczegóły znajdziecie na mojej stronie karolinasobańska.com w zakładce podcasty. Jak zawsze w komentarzach czekam na wasze opinie i wskazówki. Jeżeli lubicie słuchać mojego podcastu, byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawili ocenę na iTunes i napisali też recenzję, bo dzięki temu więcej osób będzie miało możliwość trafić na ten program. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo za wysłuchanie programu i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.